Halo, halo, Darek Ziarko, przedstawiciel handlowy. Witam Państwa w ten słoneczny dzień, można powiedzieć. Wiosna, ach to Ty, tak też to można ująć. Wiosna do nas zawitała, drodzy Państwo, więc jasna sprawa, że zaczynają się pierwsze zabiegi. Znajdujemy się w gospodarstwie u pana Krzysztofa Gottfrieda, Ostrołęka, powiat sandomierski. Drodzy Państwo, za sobą mamy już przygotowany sprzęt. Jest oczywiście miedź mix. Jest to nawóz zawierający miedź. Tutaj akurat ten preparat jak najbardziej się sprawdzi przeciwko chorobom bakteryjnym, przeciwko zgorzelom, przeciwko rakom. Więc tutaj preparat na pewno jest w jakiś sposób godny polecenia. W Europie Zachodniej ciecz bordowska jest dość mocno stosowana. Jest to miedź połączona z siarką i z wapnem. Jest to stosowane w winnicach przeciwko mączniakowi rzekomemu, ale to tylko taka ciekawostka dla Państwa. Znajdujemy się w odmianie Jeremino u pana Krzysztofa. Jak widać, tutaj wszystko jest zrobione tip-top. Sad jest 5-letni. Na pewno jest to odmiana dość mocno wrażliwa. To, co wcześniej wymieniłem, raki, zgorzele, choroby bakteryjne. No co cóż, no będziemy startować. Zabieg przed nami, pan Krzysztof zaraz tutaj nam pokażę, jak to się dzisiaj to wszystko będzie sprawdzać. W tym momencie, drodzy Państwo, pan Krzysztof robi kolejny nawrót nawozem miedzią mix. Dawka, jaka jest w tym momencie podawana, jest to 5 liter na hektar na 500 litrów wody. Zaraz, drodzy Państwo, po tym przejeździe pana Krzysztofa przejdę, udam się, pokażę, jak preparat się zachowuje na drzewku. Pan Krzysztof cały czas działa, jak widać na załączonym obrazku. Drodzy Państwo, a teraz już właśnie postaram się Państwu pokazać, jak to właśnie wygląda na drzewkach. Tak jak wspominałem wcześniej, drodzy Państwo, zgorzele, raki, właśnie już w tym momencie jest to widoczne. Sporadycznie gdzieś już się pojawiają te objawy, więc warto dbać, warto zapobiegać. Jeszcze słychać pana Krzysztofa, jak działa. Jeszcze nawóz miedź mix jest w tym momencie robiona. Zaczęliśmy, drodzy Państwo. Można powiedzieć, że temperatury na chwilę obecną są dość sprzyjające i na dzień dzisiejszy pogoda pokazuje, że będzie coraz cieplej, więc ta wegetacja na pewno będzie nam przyspieszać. Będzie się to wszystko rozwijać. W jakim kierunku? Zobaczymy.